niebawem staną się największymi kotowatymi na świecie, jak podaje ta informacja. Teraz mają po 7 tygodni i są rozkoszne. O kim mowa? Ano oczywiście o 3 narodzonych 7 tygodni temu tygrysach w opolskim ogrodzie zoologicznym. Czego jeszcze nie mają? Nie mają jeszcze imion. I od dzisiaj będzie można takie imiona im wybrać. Uruchomiony został bowiem specjalny konkurs na imiona dla 3 młodych tygrysków. Mają się one zaczynać na literkę O. Co o takim pomyśle sądzą młodzi Opolanie i jakie oni imiona by im dali? Ja bym dała imię Olive. A ja mam pomysł, żeby dać Oskar na imię. Olek. Oshix. Okej, okay, kto jeszcze? Olek. Moim zdaniem też Olek. Jakie jeszcze pomysły, dzieciaki? Oliwier. Oshi. O'Reilly. Olek. Olis. Oreo. Azulik. W świecie zwierząt zwykle imiona nadaje się od litery A, czyli od pierwszego miotu. Tym razem zrobiono wyjątek, przyznaje dyrektor Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Trudne zadanie, szczególnie, że u nas w zwyczaju było zawsze, że pierwszy miot jest na literę A, ale ulegliśmy tutaj presji, promocji miasta i zdecydowaliśmy się, że rzeczywiście będzie to na literę O. Wybór imion to będzie naprawdę duży problem. Ja myślę, że dość sporo trafi do nas propozycji, bo zainteresowanie jest bardzo duże. No, ja się nie dziwię, no, pierwszy miot w historii opolskiego zoo i jeszcze tak udany, 3 świetnie rozwijające się tygrysiątka. Jesteśmy pełni podziwu dla matki, która się fantastycznie nimi opiekuje. To zawsze jest ryzyko, kiedy pierwszy miot się pojawia, czy matka w ogóle się zajmie odchowem, czy będzie karmić, czy będzie miała pokarm, czy będzie dbać o potomstwo, a może zagryzie. To zawsze mamy te dylematy. Tutaj wszystko poszło książkowo, można powiedzieć. Ja jeszcze nawet opowiem taką anegdotę. Zaobserwowaliśmy, że jeden z tych tygrysów jest naprawdę bardzo aktywny, biega, skacze, zaczepia pozostałych 2 swoich braci. Matka czasami się na niego zdenerwuje lekko i widzieliśmy taki moment, kiedy on rozbrykany został wzięty w paszczę do pyska i włożony na półkę, która jest mniej więcej na wysokości około 1,20 m. No i tam spokorniał, karny jeżyk zadziałał. To oczywiście zabawa, ale to też i promocja naszego miasta, bowiem przecież te młode tygrysy niebawem zamieszkają w innych ogrodach zoologicznych, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. To jest wydarzenie na skalę światową. Musimy sobie to powiedzieć otwarcie. W opolskim ogrodzie zoologicznym urodziły się tygrysy amurskie, które są skrajnie zagrożone wyginięciem w naturze. I od razu 3. 3 samce, dodajmy, które prawdopodobnie w przyszłości pojadą do ogrodów zoologicznych na całym świecie i będą sławić imię Opola. Stąd pomysł na to, żeby w konkursie mieszkańcy, nie tylko Opola, bo zainteresowanie jest ogólnopolskie, wskazali 3 imiona męskie na literę O do 27 października na adres mailowy promocja@um.opole.pl. I wygrali wartościowe nagrody, bo pierwszą nagrodą będzie całoroczny karnet do naszego ogrodu zoologicznego. O każdej porze dnia, jak tylko ogród będzie otwarty, o każdej porze roku można do ogrodu zoologicznego w Opolu przyjechać. Są również do wygrania indywidualne, rodzinne spacery po ogrodzie zoologicznym ze specjalnym oprowadzeniem po Zoo Opole, a także maskotki. Jedną z tych maskotek tutaj trzymam. Są to tygrysy z opolskiego ogrodu, które już od dzisiaj można kupić również w sklepiku na terenie ogrodu. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym konkursie. Jestem przekonany, że zainteresowanie będzie ogromne. W konkursie można wskazać 1, 2 lub 3 imiona dla wszystkich tygrysów. Komisja konkursowa w pierwszej połowie listopada zbierze się i wybierze laureatów tego konkursu, wybierze imiona dla naszych opolskich tygrysów. Jakie imiona zatem nosić będą potomkowie Diego i Umy, przekonamy się już za kilka tygodni. Wybór należy do Państwa. My mamy swoje propozycje, nasze redakcyjne, ale oczywiście tego Państwu nie zdradzimy.